Cześć, w tym filmie porozmawiamy na temat, czym jest grunt na wędkach. Grunt na wędkach to jest inaczej położenie spławika względem ciężarków, czyli jak widzicie tutaj są założone dwa ciężarki oraz spławik, czyli grunt tej wędki można określić od dołu haczyka do punktu zanurzenia w wodzie. Spławik powinien być zanurzony gdzieś do tego punktu w wodzie oraz jak nisko sięga haczyk, czyli do tej pozycji, czyli grunt wynosi teraz ustawiony tyle, ile moje tutaj dwie ręce trzymają, czyli niedużo, tak około tam 30 cm. Grunt oczywiście się zwiększa w prosty sposób, czyli przesuwa się spławik na żyłce, czyli teraz robię grunt oczywiście większy, jak jest głębsza woda, gdzieś żeby złowić rybę bardziej przy dnie, oraz grunt, jeżeli coś jest płytkiego, macie jakieś tam zachwaszczone zbiorniki wodne, no to wtedy grunt musicie często zrobić sobie mniejszy, a czasami nawet i minimalny, jak na mniejszą rybę. I na temat gruntu w zasadzie można by powiedzieć tyle. Jeżeli ktoś mógłby coś dodać do tego filmu, to oczywiście zapraszam. A jeżeli ktoś ma jakieś pytania na temat gruntowania spławików, o czym był także inny film, jak to zrobić w domu, to także proszę śmiało pisać. Dzięki za obejrzenie filmu. Cześć!